Mapa sobie wyobrazić, że nabój pistoletowy z pistoletu polskiego WISP-94, który waży 8 gramów, prędkość wylotową ma 360 metrów na sekundę, wylatując z tej żylufy posiada energię 518 dżuli. A wiecie Państwo, jaką energią dysponuje samochód? Taki przeciętny, kompaktowy, o masie 1200 kg, który jedzie z prędkością 50 km na godzinę? 223 razy większą niż ten nabój pistoletowy. Pociskiem możemy zabić jedną osobę, no przy nieszczęśliwym zbiegu okoliczności zranić dwie, jeszcze jedną. Samochodem, który posiada taką energię, możemy spowodować krzywdę jednej, kilku, kilkunastą, a jak będzie to zderzenie z autobusem, nawet kilkudziesięciu osobom. A jak to będzie już samochód cięższy, taki 1800 kg, jak i SUV, to ta energia wynosi 173 tysiące dżuli. A jak będzie jechał z prędkością 90 km na godzinę, to będzie to ponad 562 tysiące dżuli.